Dzień dobry, witam Was serdecznie. Nazywam się Tomek Olszewski, wołacie na mnie Pan Winyl. Jestem Pan Winyl, to jest kawa z Panem Winylem, więc jest i kawa. Pozwolę sobie, jak to zazwyczaj tradycyjnie, siorbnąć przed Wami dwa łyczki, ponieważ każdy porządny człowiek, każdy porządny facet musi, że tak powiem, na dzień dobry łyknąć kawę. Ostatnio przy okazji wydawania płyty Piotr Banach, Wuwej, która ukazuje się już 30 listopada, a którą już możecie zakupić w preorderze na winylowo.com, do czego zachęcam, dlatego że każdy, kto kupi w preorderze płytę Wuwej Piotra Banacha, otrzyma od niego autograf imienny, na przykład dla Mirosława od Piotra Banacha. Ale to tak nawiasem mówiąc, trochę reklamy trzeba, niezależne wydawnictwo, promujemy. Witam Cię, żono. Moja żona jest w Argentynie, w tej chwili na targach, także pozdrówcie moją żonę ukochaną. Witam Was wszystkich serdecznie. Właśnie wracając do tematu, przy okazji wydawania płyty Piotr Banach ukuło nam się, właściwie Piotr Mamczar, chodzą słuchy rekord, ukuł takie powiedzonko, że każdy facet powinien spłodzić syna, tak się mówi, prawda, zasadzić drzewo, zbudować dom i widać płytę winylową. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zgłoś się do mnie, ja Ci pomogę. Także, o, Marek, żono, Pan Marek Cię pozdrawia. Pan Marek to jest cudny gość. I słuchajcie, dzisiaj odcinek poświęcony i płycie, i wydarzeniu pewnemu. Oglądam nas Mariusz. Cześć Mariusz, pozdrawiam Ciebie. Dzisiaj właściwie Ty jesteś bohaterem naszej kawki winylowej. Więc Mariusz czasami korzysta z mojej pomocy i szuka różnych płyt. W końcu znalazł taką, którą by bardzo chciał. Pomogłem mu ją sprowadzić. Właśnie płyta jest już u mnie. Już się domyślacie, że to jest płyta, która jest wspomniana w tytule. Także dzisiaj sobie opowiemy trochę o tej płycie i właściwie o tym, co Mariusz zrobił. Mariusz jest zawodowym Mariusz jest zawodowym żołnierzem i jest zawodowym kolekcjonerem. Bardzo lubi konkretne gatunki muzyczne i bardzo lubi wytwórnię 4AD. Ja myślę, że nie jest jedynym fanem 4AD. Sama wytwórnia już jest ciekawym zjawiskiem, jej historia, jak powstała, to jest też ciekawe, o tym za chwilę. Mariusz znalazł sobie płytę, którą chciałby mieć w swojej kolekcji, chciałby ją mieć w jak najlepszym stanie, mieć ją jak w najlepszej jakości i oczywiście w jak najbardziej zbliżonym do pierwszego wydania albo samym pierwszym wydaniem. I to nam się udało. Poszukałem, pogrzebałem, porównywałem, znalazłem dla niego najlepszą ofertę i oto jest. Wczoraj przyszła zamówiona płyta. Peter Nunten i Michael Brook. Za chwileczkę więcej o tej płycie, więcej o samym wydaniu i o 4AD. Chciałem zauważyć, że zdarzają się. To jest płyta sprowadzona dla Mariusza z Niemiec. Przy niemieckich sprzedawcach jestem zazwyczaj pewien, że oceniają dobrze okładki. W tym przypadku jednak Pan się trochę przeliczył. Ocenił tę okładkę jako Nirmint. Niestety nosi tutaj znamiona, tak powiem, zagięty rożek troszeczkę, trochę obtarta tutaj okładka. Nie jest to Nirmint. No niestety. Mniej więcej takie VG. Napisałem już do sprzedawcy, że nie bardzo się zgadzamy na to, na tą ocenę i będziemy się tutaj starać o refundację. Poza tym płyta jest w genialnym stanie. Kochani, może najpierw o labelu. 4AD to jest znany wydawca takiej muzyki darkwave'owej, coldwave'owej, jak to jeszcze, nie wiem, Mariusz, może Ty tu nam posłuż swoją wiedzą, na jakich gatunkach skupia się 4AD. Ja jestem, znam ten label doskonale, bo to jest Dead Can Dance i Clan of Ximox i pewnie jeszcze inne mógłbym się zastanowić i przypomnieć,
ale to jest bardzo znany label. Historia jego powstania jest ciekawa, to stworzyło dwóch ludzi, którzy pracowali po prostu w sklepie, jednym ze sklepów Bagger's Banquet. Mieli pomysł przy wsparciu Bagger's Banquet, otworzyli ten label 4AD, który wcześniej się nazywał trochę inaczej. I zaczęli wydawać tam muzykę z, właściwie taką skorelowaną trochę z synth-popu, dark wave'u, cold wave'u, pewnych takich ciemniejszych odmian muzyki elektronicznej. No i w sumie tutaj już może przejdźmy do płyty, bo chciałbym trochę jej puścić, jeśli Mariusz nam pozwoli. Słuchajcie, jest to pierwsze wydanie. Po czym poznać, oprócz tego, że okładka wygląda, jak wygląda label, to też mamy tutaj numery matryc, które nam o tym świadczą i które brzmią B1, A1. Ciekawostką jest to, że matryce do tego wydania wycinał sławny Dennis Blackham. Mariusz pisze, że jego żona słucha Dead Can Dance i mówi, że czuje się jak w kościele. No, dziwne. Okej, dobra, to są, takie mam tutaj skojarzenie własne. Kochani, 4AD ma własny, unikalny system numerowania. Każda na przykład ten numer CAD710, numer katalogowy tej płyty, świadczy nam o tym, że jest to longplay. Na Discogsie możecie sprawdzić, jakie są inne znaczenia oznaczeń na płytach 4AD. Więc tutaj Dennis Blackham, który nacinał matrycę pod ten winyl, to jest ten słynny Bilbo, którego właściwie ręcznie wyrzynane na płycie można znaleźć matryce takich zespołów jak, nie wiem, The Who na przykład, albo na niektórych płytach Erika Claptona, czy Kraftwerk, Autobahn oryginalne, angielskie wydanie na Vertigo nacinał ten sam człowiek, więc warto sobie takie rzeczy też sprawdzać. To są rzeczy, które na pewno informują nas o tym, że mamy oryginał. Także włączymy sobie tą płytę. Oj, słabo przygotowałem się. Już naprawiam ten błąd. Odstawimy Lorda do swojego domu. Wczoraj nagrywałem filmik, przepraszam, że moje plecy oglądacie, wczoraj nagrywałem filmik o Edzie Sheeranie. Już mamy wpis na, blogu i na YouTubie jest filmik, także zapraszam do najświeższej. No widzicie, czasami trzeba ściągnąć kurz. Ok, niech tutaj już sobie poleci muzyczka. Peter Brook, Peter Nutten i Michael Brook. Peter Nutten jest Holendrem, Michael Brook jest Kanadyjczykiem, spotkali się na tej płycie. Peter Nutten też odpowiada za zjawiska związane z Clan of Xymox. Płyta nosi tytuł Sleeps with the Fishes. Oprócz tego, że mamy numer katalogowy CAD710, matrycę A1B1, ręczny podpis pana Denisa Blackhama jako tego, który nacina, to jeszcze mamy coś takiego, co nas upewnia, że okładka również pochodzi z pierwszego presu, czyli z tym samym numerem tutaj CAD710, kopertę wewnętrzną zawierającą sztukę oraz spis utworów i kredytsy. Kochani, jeszcze jeśli może przejdźmy trochę do tych różnych oznaczeń dla 4AD. 4AD posiada tutaj numer katalogowy, on jest specyficzny, zawsze Cocteau Twins kojarzycie na pewno na swoich okładkach, zawsze mają wyróżniony ten system katalogowy, katalogowych numerów, na przykład no, CAD to oznacza, że to jest pełen album, DAT to na przykład jest podwójny album, może być jeszcze FAT, czyli Poster Edition. Takie i inne informacje możecie znaleźć na zakładce, na Discogu, na zakładce 4AD, przeczytać troszeczkę sobie ich historii. Ja wam mniej więcej tutaj, nie wiem czy to słychać. Powiem, że brzmienie tej płyty jest
porażające. Ja nie jestem miłośnikiem... Właściwie ostatnio stwierdzam, że jestem bardziej miłośnikiem brzmienia niż jakiejś konkretnej muzyki i lubię dobrze brzmiącą muzykę, dobre produkcje, dlatego też poświęciłem odcinek Edowi Sheeranowi wczoraj na YouTubie, ponieważ brzmi też świetnie i mogę go słuchać mimo tego, że zdawało mi się, że nie przepadam za jego twórczością, ale tutaj mamy naprawdę pięknie brzmi. Tak wprowadza w takie ciemne korytarze gdzieś i powiem, że nastrój jest przyjemny nawet. To jakaś taka wędrówka z odkrywaniem czegoś. O, zrobiło się teraz trochę inaczej. Wspaniale, naprawdę. No Mariusz, super, cieszę się, że mogłem Ci dostarczyć tą płytę. Jeśli Wy macie jakieś swoje życzenia, coś w czym mogę Wam pomóc, sprowadzić, to kochani, możecie mnie też prosić, jeżeli szukacie jakichś rzeczy, macie trudności ze znalezieniem, zawsze możecie do mnie uderzyć. Czyli dzisiejszym bohaterem był Mariusz i płyta, która należy do niego, ale brzmienie. Mariusz, już Ci zazdroszczę. Peter Newton, Michael Brook, Sleep with the Fishes, album wydawnictwa 4AD, specjalnie dla Mariusza sprowadziłem to z Niemiec i już niebawem jedzie do niego, jutro wysyłam Mariusz, także cieszę się, że mogłem też uczestniczyć w Twojej podróży, że mogę pomagać Tobie budować swoją kolekcję i zasilać takimi perełkami. No trochę przykro, że sprzedawca niezbyt się tutaj poszczycił znajomością wyceny okładki. Aha, no właśnie, dzisiaj o 20 będzie nasz webinar. Mam nadzieję, że dojdzie do skutku, bo właśnie ogarniam tam te sprawy techniczne, więc będę do Was pisał, więc jeszcze wyślę takie zaproszenie na profilu na Facebooku, na winylowo.com. Kochani, jeszcze jedna rzecz. Niedługo będziemy się przenosić z kawami z Pana Winyla na profil Pan Winyl na Facebooku i mam nadzieję, że no to nie będzie Wam to przeszkadzać. Po prostu profil winylowo to profil winylowo i są tam rzeczy, które... No te nasze rozmowy zaczynają być bardziej prywatne, więc... Już nie dotyczy to tylko i wyłącznie sklepu winylowo, dawno w sumie, więc już będziemy się tam kierować. Także dziękuję serdecznie Wam za uwagę, pozdrawiam Mariusza, zachęcam do kontaktu ze mną, jeśli szukacie jakichś ciekawych płyt, rarytasów, nie macie pewności, to chętnie Wam pomogę. Także trzymandero, dobrej środy i do zobaczenia w piątek rano. Przygotuję też coś fajnego. Yo!